Cześć wam wszystkim! Dzisiaj poradzę wam, jakie samochody są najlepsze w klasie A. Wchodzimy do dealera samochodowego i zobaczmy, co my tu mamy. Pierwszy lider to jest Porsche. Może w ten sposób szybciej wyszukamy. Właściwie to są dwa Porsche. Jedno Porsche to jest 997, które ma mocne przyspieszenie, mocne nitro i niestety słaby skręt. Niestety. Dobrze trzyma się drogi, jest stabilne, ale czasami na zakrętach możemy tracić sporo prędkości. Możemy to jednak nadrobić także nitrem. Kolejne Porsche to jest Porsche 996, którego tu nie widzę. O, jest tutaj nad tym. I to jest równie dobre Porsche, z nieco gorszym przyspieszeniem niż 997, ale za to mamy tutaj, uwaga, lepsze prowadzenie. Równie mocne nitro i jest to naprawdę mocny rywal w klasie A i za 1 850 000 gotówki. Jest to obecnie również najlepszy samochód za kasę z gry, gwarantuję wam. Kolejnym mocnym rywalem w klasie A jest Nissan Nismo. Gdzie ja go tutaj mam? Jest obecnie na wyprzedaży za 3000 boostów. Bez wyprzedaży, bez zniżki cenowej, kosztuje 5000 boostów. Ma bardzo mocne przyspieszenie, słabe nitro, dobre prowadzenie. Nie bardzo dobre, ale dobre. Świetnie trzyma się drogi i ma naprawdę dobrą przyczepność. Na starcie startuje z mocnymi częściami, prawie jak na... tak jakby miał mocne nitro, więc komuś może się wydawać, że ma mocne nitro, ale niestety ma słabe. Jest bardzo mocnym rywalem w klasie A. Kolejnym samochodem jest Jaguar XKR. Jest bardzo dobry, ma mocne przyspieszenie, podobnie jak Nismo, z tym, że ma wyższą prędkość maksymalną niż Nismo. I możemy nim również dużo zdziałać, z tym, że dużo gorzej trzyma się drogi. Kolejnym samochodem, jaki tutaj wam polecę, jest... Ku może waszemu zdziwieniu, ale najlepszym samochodem w klasie A, moim zdaniem, jest Pagani Zonda F, której nie ma akurat u dealera samochodowego, więc w sumie nie powinienem wam jej polecać, ale była niedawno na wyprzedaży, więc kto ją ma, polecam właśnie ją zrobić w klasie A, dlatego że jest bardzo dobra. Ja ją mam, teraz wam pokażę. Mam ją w klasie A i osiąga prędkość maksymalną 331 km na godzinę. Nie jest to zbyt dużo, ale gwarantuję wam, że jest to samochód najlepiej przyspieszający. Znaczy tak, przede wszystkim atutem tego samochodu w porównaniu do Porsche 997 jest to, że ma bardzo dobry skręt, bardzo dobrze trzyma się drogi, ma mocne nitro i mimo to ma również dobre przyspieszenie. Ma bardzo dobre przyspieszenie. Jak Zonda Cinque na przykład. Ale Zonda F ma właśnie to do siebie, że świetnie się prowadzi i na większości tras wgramy nią z Porsche 997. To jest taki mały myk. I nie mam tutaj wcale jakichś mocnych części, zobaczcie sobie. Silnik mam co prawda profesjonalny, tak samo turbo, ale reszta części to są jakieś uliczne oraz wyścigowe. Osiągnąłem stat 749 bez żadnego problemu. W klasie S ten samochód również radzi sobie świetnie, ale niestety domeną jego jest to, że ma niską prędkość maksymalną, co w klasie A wcale nie przeszkadza, bo na większości tras nie osiągniemy nawet prędkości maksymalnej tym samochodem. Ja na przykład na Country Club, który był dostępny, która była ta trasa dostępna niedawno, przejęzyczyłem się trochę, wygrywałem Zondą bez problemu, dlatego że świetnie radziła sobie na zakrętach. Chwilę tylko brakowało mi prędkości maksymalnej, ale mogłem to w 100% polepszyć nitrem, prawda? Moim rywalem największym był wtedy Nismo. Jeszcze jeden jest chyba samochód u dealera samochodowego, który może sobie w miarę poradzić. Co ja bym mógł wam tutaj poradzić? Jeszcze jakiś samochód? Lamborghini? Lamborghini Murcielago SV na przykład, którym próbowałem coś tam zdziałać. Niestety słabo sobie radziło. Brakowało tutaj paradoksalnie przyspieszenia.
Prędkość maksymalna była chyba 345 km na godzinę, ale przyspieszenie, brakowało tego. I sterowanie też nie jest zbyt dobre. Ale macie tutaj koksa Lamborghini Murcielago Roadster, który da się wymaksować do klasy S, ale wymaksować nie do klasy S, tylko w klasie A da się wymaksować spokojnie, z tym, że musicie mieć dużo ultra części, da się go podnieść również do klasy S. Jest to również bardzo dobry samochód. Murcielago LP640 również to jest bardzo dobry samochód do klasy A i również jest za gotówkę, także możecie sobie nim powalczyć. Jeśli miałbym szybko porównać te dwa samochody, mogę powiedzieć, że ten ma gorsze prowadzenie, ten ma lepsze prowadzenie. Oba samochody Murcielago zadaszone, może tak, ma gorsze przyspieszenie, Murcielago Roadster ma lepsze przyspieszenie. Dlatego ja Wam polecam raczej Roadstera, bo na większości trasach i tak lepiej się sprawdzi, a prowadzenie nie jest aż tak bardzo złe jak w innych samochodach i naprawdę da radę sobie z nim poradzić. Jednak jest nieco gorsze od Porsche czy Pagani Zondy, czy też nawet od Nismo. Dlatego polecam wyłącznie dla wprawionych graczy ten samochód. No i cóż, to chyba na tyle. Nie wiem, który Wam samochód jeszcze polecić. W sumie Sesto Elemento jest dobre, ale kupno jego się totalnie nie opłaca, dlatego że kosztuje zbyt dużo w stosunku do osiągów. Ja sobie je wymaksowałem w klasie A i powiem Wam, że nawet sobie radzi na długich trasach, jak na przykład Waterfront. Ale i tak przegrywa na przykład z Nismo, bez Nitra, prawda? No i cóż, to były moje typy na klasę A, mam nadzieję, że filmik Wam trochę pomógł, a tymczasem ja się z Wami żegnam i zapraszam ponownie na więcej filmików, poradników z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, hej! A no tak, zapomniałem jeszcze o jednym samochodzie, czyli BMW GTS. Ciach, ciach, ciach. Szukamy BMW. GTS, gdzie ty jesteś, GTS? Tu jesteś. BMW GTS jest to również dobry samochód do klasy A, z tym, że musicie się liczyć tutaj z trochę słabym przyspieszeniem. Prowadzenie może Wam sprawić też sporo trudności, ale mamy tutaj mocne nitro. Ja bym tu ustawił go GTS-a gdzieś na równi z Murcielago Roadsterem. Jest to równie dobry samochód i możecie również nim wygrać, ale będzie Wam ciężko. Z wyglądu, w moim guście, jest to bardzo ładny samochód.